ja byłem, czym ja jestem, ty będziesz. Konferencję przeprowadzi Inga Krawczyk. Martyna Warnka. Dobrze. Moje pierwsze... Głowa, przedstawcie się. No i w ogóle właśnie pytanie, czy możemy robić tak, że jakby się już przedstawicie, żeby właśnie każdy się przedstawił, żebyśmy widzieli, kto kim jest. Dobra, oczywiście. W sensie przedstawi się spektaklowymi postaciami. Nie, nie, właśnie nie. Tak, kim jesteście? To kto pierwszy? To ja się nazywam Matylda Amadejska. Emilia Mnerzu. Zuzia Kłoczek. Jakub Czajor. Boże Stumnowski. Dylan Kieruta. Aleksandra Kraśnicka. Kinga Kąpałka. Ela Porąbka. Wiktoria Pianiczka. Milena Lacie. Emilia Rawa. Omega Milczary. Dominik Radowski. Dobra, no to możecie. W takim razie, najpierwsze pytanie. Jak wpadliście na pomysł, żeby zrobić dwie sceny? Tutaj i tutaj. Jak to właściwie się zaczęło z tym pomysłem? Chcieliśmy rozmaicić troszeczkę, przełamać ten smutek i powiedzieć, że żałoba to nie tylko jest ten najcięższy czas, a też to odrodzenie po nim. Dziękuję. Skąd pomysł za taką poważną, mroczną tematykę? Czy inspirowałeś się jakimś działem kultury? Szczerze mówiąc nie. Szczerze mówiąc szliśmy takim swoim nurtem, ponieważ wszyscy wokół nas robią coś wesołego. A my jesteśmy, że chcemy pokazać też coś, co jest bardzo życiowe. A żałoba jest bardzo życiowa, no bo jednak każde życie prowadzi do śmierci niestety. No, ciężko się nie zgodzić. Kolejne pytanie. Czy karty na waszym plakacie promocyjnym mają jakieś znaczenie w spektaklu specjalne? To są karty tarota. Tak. Obie znaczą zbudzenie i obie znaczą śmierć, a jedna też odrodzenie. To już o pytanie publiczne. Czy to ciasto jest jedzone? Tosia Federowicz, klasa, szanowni państwo, 14, koszulka w Warszawie, zajęki ona jej. I chciałam cię zapytać, scenariusz wy napisaliście w całości, czy kto? Wszyscy pisaliśmy po prostu swoje kwestie. Okej. I czy o to wynikało z jakiejś właśnie, z jakiego, czy robiłyście w ogóle jakiś taki rodzaj ćwiczeń, które uruchamiały wam te gdzieś teksty w głowie, czy to była taka praca, że sobie gdzieś samotnie na przykład wymyślałeś, co tam miałyście napisać i potem się dzieliłyście z grupą, czy to był proces kompletnie grupowy? Daliśmy sobie czas. Daliśmy sobie czas, każdy miał czas na to, żeby usiąść i samemu pomyśleć, co tak naprawdę znaczy dla nas żałoba i co my chcemy przekazać i pokazać. Więc nie usiedliśmy w grupie i po prostu na siłę szukaliśmy tekstów, tylko tak naprawdę daliśmy sobie czas i spokój na to, żeby napisać coś od serca. Mam pytanie. Czy nieoświetlenie tamtej sceny to był zamierzony efekt, czy raczej niemoc świateł? Saczkowski Patryk, czy siada? Ja się tak zabrałem trochę inaczej, bo tutaj pokazaliście bardzo pesymistyczną wizję, powiedzmy. Wręcz tutaj brak happy endu był. I rzeczywiście, powiedzmy, taki wyraz jest, że po żałobie według was można się podnieść, bo tutaj przynajmniej ja tego nie odebrałem, także że można się podnieść po żałobie, bo tutaj już postawiam się z Matyldą, no tak skończyła w piekle raczej. A można się podnieść po żałobie? Ja myślę, że to chyba pytanie jest do każdego, nie? No tak, no akurat tutaj chodzi bardziej o ten dźwięk spektaklu. Ale no chyba właśnie o to, że przepraszam, że ja tak zabiorę może głos, ale wydaje mi się, że właśnie w spektaklach między innymi chodzi o to, że każdy może to zinterpretować, że nie ma jednego konkretnego sposobu. To nie jest tak, że później reżyser przychodzi, daje każdemu karteczkę. To była interpretacja, jak ty zrozumiałeś inaczej, to jest źle. Tylko właśnie cała magia na tym polega, że jedna osoba odbierze to w ten sposób, druga odbierze to w ten sposób.
I to jest właśnie ta magia. I wydaje mi się, że teraz pytanie, gdyby na przykład tutaj reżyserzy odpowiedzieli na to, to mogłoby nawet zepsuć dla niektórych tą zabawę, którą teraz mieli rzeczywiście, że mogli sami inaczej albo na swój sposób to zrozumieć. Więc takie pytanie, no interpretacja jest, może być trochę krzywdzące, bo jednak gdzieś tam każdy ma swoją i na tym to polega też, nie? Pracownik szkoły. A ja mam pytanie takie, Olu. Czy pisząc tutaj właśnie scenariusz, to, że śmierć była spowodowana przedawkowaniem jakichś narkotyków, też było istotne, czy to zupełnie nie miało znaczenia, mógł być inny powód? Chcieliśmy bardzo pokazać to, że niektórzy wybielą nawet najcięższe zarzuty. Że były osoby, które mimo tego, że no to nie była śmierć naturalna, dalej uważają, że Mateusz był idealną osobą, a jednak są osoby, które dostrzegają to, że no nie było tak idealnie. To wszystko zależy od punktu widzenia tego. Paweł Kosiński, PPP. A ile pracowaliście? Miesiąc, dwa? Do no nie, miesiąc, dwa, coś takiego. A po pierwsze to się zaczęło na zajęciach teatralnych, a później bardzo nam się spodobał sam zamysł i bardzo poczuliśmy się w tych rolach, więc zaczęliśmy to rozwijać. A jesteście w jednej klasy? Tak. Właśnie, pytanie, z jakiej klasy jesteście? Druga B. Wszystkie. Wszyscy, przepraszam. To Julia Kłębec, 4B. Miałam pytanie, czy też na warsztatach teatralnych wykształcił się ten pomysł z tym graniem latarką, światłem, czy kiedy na to wpadliście? W sensie, jak to tak wyszło w praniu? No właśnie na zajęciach, nie? Czyli to byłby od tego się jakby zaczęło, czy od czego jakby zaczęliście na zajęciach teatralnych, że powstał wasz spektakl? Przekrój przez ten dom, to było nasz, tak jakby wyburzyć jedną ścianę i pokazać, co jest w środku, to był nasz pierwszy cel. Później wpadliśmy na pomysł, że ze śmiercią będzie dużo ciemności, chcemy też to wpleść w pokaz, tak żeby w niektórych sytuacjach było zupełnie ciemno i wpleść tę pustkę, a w niektórych te światło jednak dopuścić do nas. I trochę je pokazać. Okay. Rozumiem, bo nie jestem tutaj fotografem, ale mam to może tylko w sumie pytanie. Skąd w ogóle pomysł, żeby zamieścić w całym spektaklu jedną piosenkę? W sensie, skąd się to wzięło, że akurat w tym momencie będzie utwór wokalny? Chcieliśmy podać więcej niż tylko sztukę teatru. Był to pomysł też szedł na początku. Na początku widzieliśmy, że chcemy też podać coś oprócz tego, coś jakiś taniec, albo jakiś wokal, albo coś takiego. I pomysł nam się spodobał. Okej, okay, no bo zdecydowanie jakby nie wiedziałam, czy to jest spełnienie bardziej pustki, czy po prostu jakby kaprysu, bo rzeczywiście jakby ten utwór dał więcej takiej emocjonalności do swojego spektaklu. Po prostu coś, czego się słowami nie da wyrazić, nie? Na początku było pytanie o inspirację. Powiedziałaś, że nie, że to jest wasza. Żadnych w ogóle romantycznych, barokowych, a na przykład znaczy rozumiem pokój, tak? Ona ma to znaczenie praktyczne, czy jednak jest elementem scenografii. Mnie się to kojarzy z takim filmem Dogville Larsa von Triera, który też się dzieje w pomieszczeniach zamkniętych, ale ścian nie ma, a granice pokoju w budynku wyznaczone są właśnie takimi
teatralnymi taśmami. Wielkie umysły myślą podobnie. Znaczy granice generalnie, nie wiem czy to było widać, ale osoby, które były w pokoju i które siedziały tam cały czas, nie wychodziły poza tą granicę. I to też jest takie wyznaczenie, że jakby osoby z zewnątrz i tutaj nasza osoba zmarła chodziły wszędzie, a tu był taki oddzielony nasz świat tylko naszych myśli. Ale nie znacie dobrych film. Kominusik. Cała przyjemność po ich stronie.